Cześć, witajcie. Firma Nothing zaprezentowała dziś drugi w swojej historii smartfon. Nothing Phone 2. Jak widzicie, Nothing Phone 2 jest trochę podobny do jedynki. Tył zyskał nieco krągłości, nieznacznie zmieniono kolorystykę, bo telefon jest teraz bardziej szary niż czarny, ale zachowano to, co najbardziej charakterystyczne. Przezroczyste plecki, przez które prześwieca atrapa wnętrzności telefonu oraz interfejs Glyph, czyli LED-owe podświetlenia na pleckach telefonu. Jak widzicie, zmienił się nieco kształt glifów, natomiast ich podstawowa funkcja została zachowana. To nadal jest specyficzna dioda powiadomień, której teraz przybył kompozytor. Możemy sobie te powiadomienia w bardzo szeroki sposób spersonalizować. Jest to bardzo ciekawa funkcja i taki swoisty wyróżnik smartfonów Nothinga. Oczywiście w interfejsie również pojawiły się dosyć istotne zmiany, głównie jeżeli chodzi o stronę wizualną. Dodano nowe ikony, nowy design, nowe widżety. Nawiasem mówiąc, funkcje te zawitają również do Nothinga 1. Wnikliwsi obserwatorzy zauważyli zapewne, że zmienił się też nieco zarys aparatu fotograficznego. Obiektywy są ciutkę większe, no ale aparat ulepszono. Oparto go o dwie 50-megapikselowe matryce. Główna Sony IMX890 zyskała optyczną stabilizację obrazu. Ma rozmiar 1x1,56 cala i przysłonę 1,88, natomiast druga, Samsung Qoo10 1, robi zdjęcia szerokokątne. Ma rozmiar 1x2,76 cala i przysłonę 2,2. Nothing Phone 2 ma 6,7-calowy wyświetlacz z technologią OLED LTPO o rozdzielczości Full HD i adaptacyjnej częstotliwości odświeżania sięgającej 120 Hz. Pod ekranem schowano czytnik linii papilarnych, a w połowie górnej krawędzi ekranu umieszczono otworek na 32-megapikselowy aparat do selfie. To matryca Sony IMX615 o rozmiarze 1x2,74 cala i przysłonie 2,45. Ten właśnie szczególik różni Nothinga 2 od Nothinga 1, bo jedynka miała aparat do selfie w narożniku wyświetlacza. No i dodam jeszcze, że dwójeczka jest odrobinkę dosłownie większa od Nothinga 1. Jest to minimalna różnica, ale jednak jest. Pokrowiec na pewno nie będzie pasował, a skoro już o pokrowcu wspominam, to w zestawie go nie znajdziemy. Opakowanie jest mega estetyczne, mega ciekawe. Znajdziemy tam naprawdę śliczny przewód USB-C, nie ma natomiast, tak jak powiedziałem, pokrowca i nie ma niestety ładowarki. Prawdę mówiąc, ja bym wolał inaczej, żeby był zwykły przewodzik, ale z ładowarką. No ale dobra, nie można mieć wszystkiego najwyraźniej. Sercem nowego Nicfonia jest procesor Snapdragon 8 Plus pierwszej generacji, wspierany przez pamięci typu LPDDR5 i UFS 3.1. Smartfon zasila natomiast akumulator o pojemności 4700 mAh, ładujący się z mocą 45 W. Ale oczywiście jest też 15-watowe ładowanie indukcyjne, no i naturalnie ładowanie zwrotne. Listę wyposażenia uzupełniają m.in. głośniki stereo oraz dual SIM, a wnętrze obudowy całą elektronikę chroni powłoka hydrofobowa zgodna z certyfikatem IP54. Nothing Phone 2 jest oferowany w następujących wariantach: 8128 za 2990, 12256 za 3290 i 12 plus 512 za 3790. No jest drożej niż było, ale sam telefon też jest lepszy niż jedyneczka. A jaki tak naprawdę się okaże, to Wam opowiem w recenzji, na którą już dziś serdecznie Was zapraszam. A na razie dziękuję za oglądanie tego premierowego przeglądu i widzimy się w kolejnych filmikach. Serwus, cześć!